Siemanko mordki, ja nazywam się Jacek i jako, że ostatnio, ponieważ czwartek były walentynki, uznałem, że jest to idealna okazja, żeby z tego gąszczu slangu amerykańskiego wybrać tylko te frazy i te zdania, te słowa, które gdzieś tam wiążą się czy kojarzą z związkami, z miłościami, czy innymi interakcjami między dwoma osobami. I tak to właśnie dlatego dzisiaj przygotowałem dla Was taki walentynkowy słowniczek slangu, w którym przedstawię Wam najciekawsze opcje, jakie udało mi się wybrać ze wszystkiego, co znalazłem w słownikach, internecie czy serialach. I mam dla Was całkiem pokaźną i naprawdę fajną listę, dlatego nie zwlekamy i lecimy z pierwszym słowem. Hook up. Hook up ma kilka znaczeń, jednak w każdym z nich bardziej lub mniej dotyczy kontaktu z drugą osobą, jakiejś formy spotykania się. I możemy tego użyć zarówno do określenia tego, że idziemy się spotkać z kumplem na piwo czy pograć w piłkę, do opisania randki z dziewczyną, jednak tak samo możemy powiedzieć o kumplu, który dość intensywnie spędził poprzednią noc. Dlatego z tym trzeba uważać, ponieważ kiedy komuś zadałem pytanie "Did you hook up with her?", to ta druga osoba może nie wiedzieć, na ile głęboko chcemy wejść w jej życie osobiste. Mac on. Samo słówko Mac jest o tyle śmiesznym wyrażeniem, że można je w amerykańskim, angielskim naprawdę różnorako interpretować. Jednak te najpopularniejsze znaczenia oznaczają albo Alfonsa, albo Bawidamka, Playboya, czyli chłopaka, który idąc przez klub jest w stanie zaliczyć 102 dziewczynę, którą minie. No dobra, zaliczyć trochę grube słowo. Który jest w stanie zagadać, zdobyć się na jakiś drobny flirt z praktycznie każdą osobą, którą spotka w klubie, w barze czy w jakimkolwiek innym miejscu publicznym. I to bardziej od tego znaczenia wziął się czasownik mac on, który jest idealnym synonimem takiego polskiego uderzania do kogoś. Czyli właśnie po prostu jakiś drobny flirt, jakaś bajera, jakieś takie tutaj wiecie, cześć mała i... Hots, a właściwie to have hots for. Jak zapewne wiecie, przymiotnik hot jest określeniem czegoś gorącego zarówno dosłownie, jak i w przenośni, ponieważ tak samo określimy kubek pełen ukropu, jakiejś herbatki czy kawki, jak i wyjątkowo atrakcyjną osobę. Dlatego związek to have hots for oznacza być zauroczonym czy czuć do kogoś przysłowiową miętę. A czy wiedzieliście, że przymiotnikiem hot określamy też miejsce regularnie i dość często patrolowane przez policję? Dlatego jeśli powiedzielibyśmy zdanie "This parking lot is hot", oznacza, że w każdym momencie możemy spodziewać się patrolu policji. Tuning. W kwestii związków i życia uczuciowego tuning nie ma nic wspólnego z jakimś ulepszaniem naszych samochodów czy innych sprzętów, ponieważ w tej dziedzinie tuning to jest swego rodzaju buforowanie znajomości, czyli pozostawanie w stałym, regularnym kontakcie z kimś, kto nam się podoba, jednak na takich bardzo nieśmiałych i subtelnych zasadach. Słowo to rozkwitło w okresie mediów społecznościowych, kiedy to z wielką radością lajkujemy czyjeś zdjęcia, komentujemy je, wiecie, dajemy się takie delikatne podteksty, oznaczamy w jakichś memach, czasami się wracamy do jakichś archiwalnych zdjęć, dajemy jakiegoś lajka, żeby ta osoba wiedziała, że zagłębiamy się w tą galerię. Czyli dajemy takie malutkie sygnały, że gdzieś tam ta osoba nam się podoba, jednak bez żadnych konkretnych i oczywistych wyznań czy deklarowania się. Czyli w skrócie tuning to jest taki nieśmiały, internetowy flirt oparty na takich drobnych gestach. Puppy love. Puppy to szczeniak, love to miłość, a puppy love to szczenięca miłość. Czyli ta pierwsza taka cudowna miłość, kiedy wydaje nam się, że po prostu jesteśmy zakochani na zabój, po prostu to jest ta jedyna prawdziwa na całe życie i nic innego nie wchodzi w grę, a tak naprawdę jesteśmy po prostu zauroczeni, zadłużeni tym takim pierwszym prawdziwym uczuciem, które jest takie fajne, takie niewinne, no i pamiętaje się na naprawdę długie lata, jak nie do końca życia. One for three. Tego wyrażenia raczej nie mówimy, a zdecydowanie bardziej piszemy je na Facebooku, w Messengerze czy w SMS-ach. I ku waszemu zdziwieniu, one for three oznacza I love you. Wyjątkowo śmieszy mnie ten wytwór w amerykańskiej nowomowie i pojawienie się czegoś takiego, ponieważ jest to raczej skomplikowana i taka bardzo, bardzo niekonkretna droga, by powiedzieć komuś kocham cię, a wzięło się to stąd, że każda cyferka w tej liczbie odpowiada ilości literek w zwrocie I love you. Stąd jedynka stoi za I, czwórka za love i trójka za you. Tak czy siak trochę chore.
pisać komuś 143. Cuffing season. To jest super, super zwrot, ponieważ coś takiego nie istnieje w innym języku, a na pewno już nie w języku polskim. Samo słowo cuff jako rzeczownik to kajdanki, a czasownik to cuff to zakładanie komuś tych kajdanek. Czy ma to jednak jakikolwiek związek ze zwrotem cuffing season? I tak, i nie. Tym terminem określamy czas od listopada do lutego, kiedy ludzie dość desperacko i gorączkowo poszukują drugiej połówki, żeby te najważniejsze momenty w roku spędzić z kimś, a nie samotnie w domu. Ponieważ w trakcie tych 4 miesięcy wypada nam Boże Narodzenie, Sylwester i Walentynki, czyli takie okazje, kiedy no jednak chcielibyśmy pokazać się rodzinie z partnerem, z partnerką, kiedy chcielibyśmy tak samo jak ludzie dookoła być na jakiś romantyczny spacer pod latarniami, gdzie tam tu śnieżek pruszy i kogoś za rączkę złapać i jakieś tutaj, wiecie, buzi, buzi, miziu, miziu i w ogóle, no. Dlatego często dorośli, kiedy widzą w okresie grudnia, listopada masę nowych par, masę bardzo młodych, takich jeszcze nie do końca pewnych siebie związków, to się śmieją, że o, it's cuffing season. Kiedy to młodzi dość pospiesznie chcą właśnie te przysłowiowe kajdanki komuś założyć i mieć tą drugą połówkę na te wszystkie święta, które nadchodzą. DTR, czyli Define the Relationship, po polsku określ znajomość. Tego skrótu używamy jako czasownik w momencie, kiedy jesteśmy gotowi przejść z takiego casualowego spotykania się z drugą osobą na nieco wyższy poziom i określić tą relację, określić ten związek, a raczej dopiero ten związek stworzyć oficjalnie i powiedzieć całemu światu, że słuchajcie, kochamy się, jesteśmy razem. Ten zwrot bardzo często występuje w amerykańskich serialach młodzieżowych i teen dramach, kiedy to dziewczyny denerwują się, że spotykają się z chłopakiem już od 3-4 miesięcy, nic się z tego oficjalnego nie robi i narzekają, że they want to DTR, czyli określić związek. Cupcake. Cupcake to dosłownie babeczka, jednak w kategorii związkowo-romantycznej nie ma to z babeczką nic zupełnie wspólnego. Cupcake też jest czasownikiem i używamy go w momencie, kiedy zamiast wychodzić na miasto, spotykać się ze znajomymi, wolimy z tą drugą połówką zaszyć się w domu, samemu, pod kocykiem, przed Netflixem, na spokojnie, cichutko z tego domu nie wychodzić i tylko spędzić czas ze sobą, grzecznie, albo nie. Dlatego jeśli wasi znajomi wyrywają was na miasto, a wy w tym momencie wolicie pochillować ze swoim ukochanym, swoją ukochaną, wtedy po prostu możecie powiedzieć: sorry, we won't make it, we just want to cupcake tonight. Czyli dzisiaj nie wyjdziemy z domu, ponieważ chcemy pocupcake'ować. Nie ma takiego zwrotu w języku polskim. I za to właśnie kocham angielski, że tam można powiedzieć wszystko. Ach. Whipped. Czasownik whip oznacza ubijać, dlatego na bitą śmietanę powiemy właśnie whipped cream, czyli związek, który na banku słyszycie albo wam się może super przydać, kiedy pojedziecie za granicę i będziecie chcieli w Starbucksie, w Dunkin' Donuts czy w innej kawiarni zamówić sobie kawę mrożoną z bitą śmietaną na górze. Wtedy po prostu mówimy, że chcemy iced coffee with whipped cream. Natomiast jeśli chodzi o związek, whipped jako przymiotnik określa coś zupełnie innego, ponieważ tak nazwiemy najczęściej faceta pod pantoflem, czyli całkowicie oddanego, posłusznego swojej dziewczynie, który położył swoich kumpli w odstawkę, CS-a w odstawkę, wszystko w odstawkę i ślepo patrzy tylko na swoją ukochaną. Jezu, biedak. Benching. Samo słowo bench to po prostu ławka, a czasownik benching najczęściej używa się w sporcie. I tak nazywamy sytuację, kiedy trener sadza jakiegoś zawodnika na ławkę rezerwowych. Wtedy właśnie odbywa się benching. I tu wyjątkowo zachodzi naprawdę ładna analogia, ponieważ to prawie to samo oznacza w kategorii związkowej, ponieważ benching oznacza posadzenie na ławce rezerwowej osoby, z którą się spotykamy, gdzieś tam idziemy do przodu w tej znajomości, jednak nie jesteśmy pewni, czy to jest ta osoba, czy z tą osobą chcemy spędzić resztę życia, czy z nią chcemy tworzyć ten związek i ogólnie tam się angażować na kolejne lata. Dlatego osadzamy tą osobę na tą ławkę rezerwowych, a sami ciągle pozostajemy otwarci na inne opcje, ciągle eksplorujemy i tak dalej. Hogging. Słuchajcie, to jest taka rakieta. Kiedy ja odkryłem hogging, myślałem po prostu, że jestem w szoku, że Amerykanie naprawdę na wszystko sobie wymyślą określenia, jakieś nowe tutaj tytuły, nazwy. No i jak zobaczyłem hogging, to po prostu hogging to czynność wykonywana przez facetów. I uwaga, oznacza to szukanie mniej atrakcyjnych kobiet, kobiet z nadwagą, kobiet, które nie są powiedzmy w tej powierzchownej pierwszej lidze, tylko po to, by łatwo zaliczyć. Najczęściej do hoggingu następuje po imprezach zakrapianych alkoholem, na jakichś wieczorach kawalerskich, czyli wtedy, kiedy naprawdę ma się trochę wywalone na wszystko. No i faceci lecą tam sobie, łup, wiecie, clubbing, clubbing i nagle... Co ja będę tłumaczył zresztą, ludzie, macie głowy, dobra. Zmieńmy temat, ok? Manicurn. Manicurn to jest to, co w Polsce nazywa się księciem na białym koniu.
Czyli wiecie, ten idealny facet, super wiecie, wyrzeźbiony, inteligentny, dowcipny, odważny, z hektarami, z samochodem, tutaj wiecie, z bitcoinami w kieszeni i tutaj co to on tam nie robi, a przy okazji nie istnieje. Czyli mówiąc inaczej, jest to pewien ideał faceta, którym marzą kobiety, którego wyczekują, którego tam dopatrują się w każdym możliwym facecie mianym na ulicy, mówiąc, że ciągle czekają na swojego rycerza. Księcia? Rycerza? Księcia na białym koniu, czyli po prostu they are looking for a manicure. Thirst up. To też jest bardzo ciekawe. Ogólnie thirst to jest pewne pragnienie, żądza, a przymiotnik thirsty oznacza po prostu spragniony. Tap to jest takie stuknięcie, naciśnięcie, które najczęściej wyskakuje nam w angielskiej wersji menu w smartfonach. Kiedy proszą o stuknięcie, dotknięcie czegoś na ekranie, to jest właśnie tap. A thirst up to jest coś związanego również mocno z mediami społecznościowymi i jest to rodzaj zdjęcia, jakiegoś filmiku czy posta z dość silnym podtekstem sensualnym, seksualnym, romantycznym czy po prostu dwuznacznym, dodawanym na Facebooka czy Instagrama z konkretną intencją. Czyli jest to na przykład jakiś niejasny opis, w którym tłumaczymy jakieś takie, wiecie, prawdy o rozstaniu, prawdziwej miłości, czy jakieś zaskakujące, roznegliżowane zdjęcie zazdrosnej dziewczyny, która właśnie chce pokazać swojemu chłopakowi, co może stracić i nagle publikuje na Instagramie, tutaj wiecie. Czyli ogólnie pewne zdjęcie czy pewien post dodawany na media społecznościowe z intencją wywołania zazdrości czy pożądania w konkretnej osobie. No i na zakończenie mam dla Was fajne słowo, które już możecie znać, bo jest to ghosting. Samo słowo ghost oznacza ducha, a zghostować kogoś to po prostu usunąć go ze swojego życia. I najczęściej mówimy tak o swoich ex, o swoich poprzednich partnerach, co wiąże się z usunięciem numeru telefonu, z usunięciem ze znajomych na Facebooku, z daniem unfollow na Instagramie, z pozbycia się z jakichś wspólnych nawet znajomych na mediach społecznościowych i kompletnym odcięciu się od tej osoby, kompletnej utracie kontaktu i traktowaniu jej jak ducha. Stąd właśnie ghosting. Ale nie róbcie tak ze swoimi ex, ze swoimi byłymi, bo to nieładnie. No i finito! To na dzisiaj byłoby już tyle. Nie chciałem się jakoś super długo rozgadywać, bo uznałem, że i tak mam dla Was tych 15 słówek, tych 15 różnych wydarzeń i lepiej jak tak dość casualowo przez nie przebiegnę, Wam luźno wytłumaczę, co które oznacza, a może gdzieś tam podświadomie, chociaż część z nich zostanie w Was od razu, z automatu. Mam nadzieję, że takie slangowe słowniczki Wam się podobają, ponieważ mam jeszcze coś podobnego w planach, ale to już bardzo niedługo. Za to we wtorek o 10 serdecznie zapraszam do śniadania przed ekranami telewizorów, odpalenia TVP2 i pytania na śniadanie, ponieważ znowu pojawi się tam mała lekcja ode mnie. Ale póki co dzięki, że byliście ze mną przy tym odcinku, że obejrzeliście. Jak Wam się podobało, to jakiś tam możecie ślad po sobie zostawić. Chyba pierwszy raz Was do tego namawiam. Znaczy proszę, nie namawiam, proszę. Okej, okej, dobra, już. A ja zmykam i dzięki bardzo. Do kolejnego.